Gdy przychodzą tu jacyś obcy ludzie, dzieci od razu widzą w nich swoich rodziców albo krewnych. Uwielbiają być blisko nich. Dzieci potrzebują miłości, ponieważ nie dostają jej od swoich rodziców. Dla większości dzieci jedyny świat, jaki znają, to życie w ośrodku, ale bardzo interesuje je wszystko, co znajduje się poza murem. Są jak misie koala. Szukają każdej okazji, żeby się wdrapać na ręce i tak mocno wculić. Tutejsze dzieciaki muszą zmagać się nie tylko z tęsknotą, ale i z poważnymi problemami zdrowotnymi. Albinizm to choroba genetyczna. Ich włosy, skóra oraz tęczówki oka nie posiadają pigmentu, melaniny. Dlatego ich największym wrogiem jest słońce, które bardzo szybko wywołuje oparzenia i raka skóry. Krem z filtrem, długie rękawy oraz kapelusze to ich jedyna ochrona. Pani doktor, jak często odwiedza pani dzieci w ośrodku? Odwiedzam je regularnie, co 3 miesiące, ale zawsze jestem w pobliżu. W nagłych wypadkach również przychodzę. Z jakimi problemami zdrowotnymi zmaga się tu pani? Głównie z wszawicą, grzybicą, z ranami głowy. Dzieci dzielą się ubraniami, śpią razem w łóżkach. Bardzo szybko się w ten sposób zarażają. A ile osób zmaga się tu z rakiem skóry? W zeszłym roku straciliśmy przez to 7 osób. U albinosów to bardzo częsta choroba.